A dziś będziemy ciąć, malować, sadzić drzewa, głaskać koty, kozy, będą panie, szybkie fury, ciastka i różowe słonie. Zapraszam. Za podstawę dioramki posłuży mi zwykła ramka do zdjęć. Podłoże wycinam z płytek styroduru, a następnie kształtuję je przy użyciu skalpela. Brzegi oklejam kawałkami plastiku. Na powierzchni rozsmarowuję klej wikolowy. Przy użyciu masy samoutwardzalnej kształtuję powierzchnię terenu. Podczas gdy masa jeszcze schnie, wklejam kamienie, które bardzo dobrze imitują kamienie. Zapasowym kołem ugniatam kolejny. Na wyschniętej powierzchni rozsmarowuję masę modelarską imitującą piach. Mniejsze kamienie wykonam przy użyciu żwirku, kociego. Na koniec trochę luźnej ziemi z korzonkami utwardzonej rzadkim klejem. Wykorzystam gotowe kępy trawy w różnych rozmiarach. Z czarnej i brązowej farby uzyskuję ciemny brązowy kolor, którym maluję całe podłoże. Następnie całość rozjaśniam piaskową farbą XF57, malując nieregularne plamy.
Ciemnozielony kolor rozjaśniam nieco piaskowym i maluję kępy traw. Do mieszanki dodaję jasnej zieleni i rozświetlam nią każdą kępę. Ciemnobrązowy shader Amo rozcieńczam nieco wodą, tworząc wash. Rozrzedzoną miksturę aplikuję pędzelkiem na kamienie. Bardzo jasną piaskową farbą akrylową maluję precyzyjnie pojedyncze kamyczki. Ciemnobrązową farbę olejną rozcieńczam, tworząc łoż i maluję nim korzenie. Wash zapuszczam również zagłębienia terenu, tworząc zróżnicowanie powierzchni. Piaskową i szarą farbę olejną rozjaśniam przy użyciu białej. Metodą suchego pędzla szarym kolorem delikatnie przecieram powierzchnię kamieni, wydobywając ich fakturę. Jasnopiaskowym odcieniem przecieram gdzieniegdzie powierzchnię gruntu. Z zieleni, ochry i bieli mieszam jasnozielony kolor i analogicznie przecieram kępy traw. Korzystam gotowe gałązki do kamuflażu, aby stworzyć z nich niską roślinność. W podłożu robię mały otwór i wklejam tam gałęzie.
Podłoże jest zakończone, więc pora na detale. Jak widzicie, wnętrze Mercedesa Wolfa wzbogaciłem o akcesoria z dedykowanego pojazdu z oferty Mantis. Z zestawu współczesnego ekwipunku wykorzystam plastikowe butelki wraz z etykietami. Wykorzystam też gotowe wydruki do zrobienia pudełka krakersów i papierosów. Nienawidzę okruchów, ale kto nigdy nie chrupał nic w aucie, niech pierwszy krakersem rzuci. I jak to w typowym aucie, znajdzie się też pusta butelka po coli i paczka szlugów. Zostawię bez komentarza. Dodam tylko, że jest to element zestawu Mantis. Takich właśnie gadżetów, co to komentować nie trzeba. Auto przykryję brezentowym dachem. Jest to również żywiczny produkt z katalogu Mantis. Płeć piękna, w jakże praktycznej kreacji, zostaje wklejona na podstawkę. W scenerii afgańskiej prowincji nie może zabraknąć rogacizny. Auto pasuje idealnie. Pora na kwestie kosmetyczne, czyli malowanie brzegów na czarno. I na koniec wisienka na torcie, czyli tabliczka z nazwą prosto od niezawodnego pana Piotra z PR Devices. Dobra, to by było na tyle. Ocenę i komentarze pozostawiam Wam, a jeśli film Wam się podobał, to kliknijcie proszę co trzeba. Ja już teraz zapraszam Was na kolejne filmy i pozdrawiam serdecznie.